każdego zegara godzinowego oraz na kantynie znajduje się plan pracy. Na planie pracy rozpisana jest godzina oraz rodzaj wykonywanej czynności. Do każdej czynności przypisana jest inna karta pracy, której trzeba użyć. Znajdują się one koło zegara godzinowego. Gdy rozpoczyna się dzień pracy, najpierw trzeba przyciągnąć odpowiednią kartę pracy z prawej strony zegara, kodem do wewnątrz. To samo zrób ze swoją kartą imienną. Jeżeli wszystko przebiega pomyślnie, na wyświetlaczu zobaczysz swoje nazwisko oraz numer personalny. Zawsze trzymaj kartę przy sobie i nie przekazuj jej innym pracownikom. Jeżeli nie masz karty, zapomniałeś jej lub zgubiłeś, niezwłocznie zgłoś to przełożonemu. Pierwszą przerwę nazywamy małą. Należy wcisnąć żółty przycisk na zegarze godzinowym oraz przeciągnąć swoją kartę imienną. Na wyświetlaczu powinno pokazać się kleine pauza. Po zakończeniu przerwy należy powtórzyć podpunkt drugi. Wychodząc na drugą przerwę, należy tylko przeciągnąć swoją kartę imienną, bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. Po drugiej pauzie ponownie należy powtórzyć podpunkt drugi. Po zakończonej pracy przeciągnij kartę imienną. Na HipMans nie wolno nosić biżuterii i zegarków podczas pracy. Kolczyki na twarzy oraz na uszach należy zakleić lub wyciągnąć. Wszystkie osobiste rzeczy, takie jak kurtki, torebki, MP3 oraz telefony komórkowe, prosimy zostawić w szatni. Używanie ich podczas pracy jest surowo zabronione. Przed rozpoczęciem pracy musimy dokładnie zamoczyć ręce w wodzie w celu dezynfekcji. Następną czynność, którą wykonujemy, jest założenie fartucha ochronnego. I przystąpienie do pracy. Kolejny krok, który wykonujemy, jest nałożenie osłonki ochronnej na palec. Zabronione jest używanie rękawiczek ochronnych. Szczepienie pomidora polega na złączeniu dwóch gatunków pomidora. Technika szczepienia jest bardzo ważna. Szczepienie zaczynamy od dolnej części pomidora. Przecinamy pod kątem 45 stopni, nakładamy klipsa, bierzemy górną część, łącząc je wspólnie w klipsie i wkładamy do traysa. Zaszczepione pomidory wkładamy w następujący sposób. Pomidor, dwa wolne miejsca, pomidor. Po zakończeniu traysa wkładamy nazwę pomidora oraz swoje nazwisko lub numerek w trays i oddajemy koleżance. Pod koniec pracy, jak i przy każdej zmianie partii, należy zdjąć osłonkę, wymienić nożyk oraz fartuch i umyć swoje miejsce pracy. Nożyk również należy zdezynfekować. Przy każdym zakończeniu pracy nasze stanowisko powinno właśnie tak wyglądać. Przed każdą pauzą należy umieścić traysa pod prysznicem.